Panie prezydencie, wielki turniej do Tarnowa zawitał. Ja się osobiście cieszę, że mogliśmy nie tylko zaprosić Polski Związek Piłki Siatkowej, ale również kibiców do Tarnowa. Największe wydarzenie siatkarskie w Europie odbywa się w tym przepięknym mieście i to w województwie małopolskim. Promocja Tarnowa, chłopcy zadowoleni bardzo, bardzo tak mówili z kuchni, z pobytu, z pięknej hali. Publiczności będzie pewno komplet. Zapraszamy wszystkich, bo jest bez biletów, czyli każdy może przyjść z dziećmi, nie z dziećmi. Myślę, że super promocja Tarnowa i Małopolski cały. Rok temu sobie założyliśmy takie hasło nasze przewodnie 3x P. Dzisiaj też podczas konferencji prasowej wielokrotnie wspominaj, że macie tą zasadę 3P. Czy mógłby się rozwinąć i też jak ten rocznik odpowiada tej zasadzie? No faktycznie mamy taką zasadę od tamtego sezonu, kiedy przejąłem reprezentację. 3x P, pokora, pasja i praca. Pokornie podchodzimy do tego, co robimy na boisku i poza nim, to jest kluczowe. A pasja, moim zdaniem, żeby rozwijać się i robić postępy, stać się lepszym człowiekiem, lepszym siatkarzem, żeby drużyna też szła do przodu, to przede wszystkim trzeba mieć pasję w tym, co się robi. I ta drużyna też to ma. My, moim zdaniem, robimy postęp. Nagrało się. Jak zdrowotnie wygląda nasza kadra, bo wiemy, że na zeszłych Mistrzostwach Świata w tym zeszłym roku to rzeczywiście to był wasz podstawowy problem. Jak teraz chłopaki wyglądają? No, rok temu w Bułgarii, we Włoszech przede wszystkim te kontuzje zdarzyły się podczas grania, więc dlatego musieliśmy grać bez Kuby Czerwińskiego i bez Michała Gierżota, najważniejsze spotkania. Ale dzisiaj to wygląda bardzo dobrze. Oczywiście są tam jakieś małe bóle, mikrourazy, ale to nikomu nie przeszkadza w tym, żeby trenować i grać w meczach. Zadaliśmy te same pytania, co inni? Nie, zadam ci dokładnie te same pytania, co ja. Nie, no dobra. Gramy? Michał, ty dzisiaj byłeś w nowej roli na konferencji prasowej. Jak takie pierwsze wrażenia jako kapitan przy tak poważnych VIP-ach? Znaczy, ja bym raczej się spytał, jak oni się przy mnie czuli. No jakby jest to część życia siatkarza na pewno, udzielanie wywiadów i, że tak powiem, bycie w takiej sferze medialnej, bo jest na pewno ciekawe i ja się w tym dobrze czuję. Uważam, że nie mam jakichś problemów za mikrofonem. Czasami się może zająknę, ale na pewno z doświadczeniem to przyjdzie i nie jest to nic dla mnie strasznego, bo uważam, że jeżeli chce się grać na najwyższym poziomie, to nie tylko trzeba pokazywać umiejętnościami na boisku, ale również poza nimi, że jest się tym topowym zawodnikiem. To wracając na ten grunt sportowy, zaczynacie Mistrzostwa Europy U22. Czy dla was będzie szczególne przeżycie, że będziecie to we własnym kraju rozgrywać? To jest ogólnie chyba taki pierwszy turniej, żebym teraz głupoty nie strzelił, tak? Ale tak. Tak, pierwszy historyczny U22, po raz pierwszy taka kategoria, no i po raz pierwszy taki event w Tarnowie. W Polsce, bo tam chyba jakieś kwalifikacje były, ale jeżeli mówimy o takim turnieju, no nie wiem, na pewno dużo kibiców weryfikują, ile tu przyjdzie osób. Ja nie wiem, się czego spodziewać. Mam nadzieję, że hala będzie wypełniona po brzegi. Wiemy, że jest duża, więc na pewno będzie ciężko, ale będzie mi niezmiernie miło za każdego kibica. Czy czuję przez to jakieś takie presje? Na pewno nie. W końcu mama zobaczy, jak gram, bo nie miała za dużo okazji. Jeżeli chodzi oczywiście o siatkówkę reprezentacyjną, będziemy mieli mocne wsparcie mentalne oraz takie... Będziemy na pewno je czuć w końcu już na boisku, a nie tylko, że będziemy myśleli, że ktoś przed telewizorem nas ogląda. Jest to na pewno bardzo, bardzo miłe, że już wracamy po tych covidowych takich strasznych przeżyciach, kiedy to się grało na pustej trybunie. Nie polecam nikomu i mam nadzieję, że te czasy już za nami. Mieliśmy 45 dni zgrupowań, więc na pewno te dni, które spędziliśmy razem nam pomogły w tym, żeby dobrze przygotować się do tego turnieju, który jest dla nas wielkim wyzwaniem, ale też wielką szansą dla tych młodych zawodników, dla nas, dla trenerów, więc nie możemy się już doczekać pierwszego spotkania z Francją.